Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Emerald Droga do Ligi. W odcinku pod tytułem Chodźmy do Rustboro. Jak w tytule, w odcinku będziemy szli do miasta Rustboro City. Więc co tu będę dużo gadać, zaczynajmy odcinek. A więc ostatnio zapisaliśmy grę w Petalburg Woods, gdzie pomogliśmy badaczowi Dewon z teamem Aqua, który próbował go okraść. Ty tam, jak się mają twoje Pokémony? Jeśli są słabe i chcesz uniknąć walki, powinieneś zostać poza wysoką trawą. To jest dość praktyczna informacja, bo gdy mamy słabe Pokémony, powinniśmy właśnie unikać walk, żeby przeciwnicy nam ich nie omdleli. Nie omdlili, sorry. Tak więc ja przejdę się do centrum Pokémon, więc wytnę tą drogę, bo trochę szkoda mi czasu, więc cięcie. No i już wyleczyłem moje Pokémony, więc jeszcze nie wspomniałem, tutaj jest pewna tabliczka. Porada dla trenerów. Każdy Pokémon, który pojawi się w walce, daje punkty EXPA. Żeby wzmocnić słabego Pokémona, rzuć go na pierwsze miejsce w liście po lewej. I tak równie szybko jak Pokemona, jak walka z Pokemonem zacznie się, zmień go. Punkty EXPA zostaną podzielone pomiędzy oba Pokemony. To jest sposób na trenowanie słabych Pokemonów. Coś nowego? Wrócę jeszcze do tej walki, ponieważ Wurmple użył na nas ataku Poison Sting, który może nas otruć i właśnie to zrobi. To jest właśnie stan zatrucia. Pokażę wam, co się dzieje, gdy minie na przykład nasza tura. Tura przeciwnika. Między turami właśnie stopniowo bywa nam HP. Wurmple teraz użył jeszcze ataku Stingshot, który obniża prędkość. I właśnie trucizna rani Pokemona co turę. Trochę jest to strata HP, ale pokażę wam, jak jeszcze inaczej działa trucizna. Kiedy chodzimy, widzicie ekran, na ekranie pokazują się kwadraciki i wtedy właśnie Pokémon traci jeden punkt HP. I nasze Pokémony możemy wyleczyć z trucizny, oczywiście nie musimy w centrum Pokémon, ale oczywiście nie musimy chodzić za każdym razem. Mamy antidotę, które kupiłem już sobie wcześniej w Oldale Town i ono właśnie leczy naszego Pokémona z trucizny. Było chyba tyle o truciźnie. Mam jeszcze zmiany statusów na paraliż, zamrożenie, poparzenie, sen. I każdy robi co innego. W miarę jak będziemy dostawali tego typu statusy, będę opowiadał wam, co one robią. Ty tam! Jak mają się twoje Pokémony? Jeśli są słabe i chcesz unikać walk, powinieneś zostać poza wysoką trawą. To jest bardzo praktyczna informacja. Bo gdy mamy rzeczywiście słabe Pokémony, powinniśmy unikać walk. I tutaj mamy kolejne miejsce z niewidocznym przedmiotem. Miejsce dość widoczne, ale przedmiot nie. I tutaj mamy kolejnego trenera, który ma nowego Pokémona. Jeśli zaniesiesz Pokémona Robaka do szkoły, stajesz się natychmiastowo popularny. No i jest w tym trochę racji, no. Przynajmniej w realnym życiu, gdy jeszcze chodziłem do podstawówki, pamiętam, zawsze nosiliśmy chrabąszcze do szkoły i kto miał największego, najsilniejszego, zyskiwał w pewnym sensie popularność. No i to jest właśnie Nikada, Pokémon Robak Ziemia. Nikada jest dość wytrzymały w obronie i teraz użył ataku Harden, żeby jeszcze bardziej wzmocnić swoją obronę. Wcześniej, dlatego że jest mocny w obronie, wcześniej dlatego osłabiłem tą obronę. O! I trafił się nam cios krytyczny. Jeszcze nie wspomniałem o nich. Ciosy krytyczne są to ciosy zadające obrażenia o znacznie większej sile niż normalnie. Drugi Nikada. I użył kolejnego nowego ataku Scratch, który jest siłę ma podobną jak Tackle i też ma 35 pp.
pokonaliśmy... Gracz pokonał trenera, łapacza robaków, Jamesa. Nie mogę być popularny, jeśli przegram. Jeśli masz dużego Pokemona robaka, ludzie szanują cię. Ciekawa wizja. Ja osobiście nie bardzo lubię Pokemony robaki. Przynajmniej nie bardzo te, które możemy złapać w Hoenn. No i tutaj mamy kolejne wyjście z lasu, ale zanim wyjdziemy z lasu, chciałbym pokazać wam coś jeszcze. To drzewko wygląda, jakby można było je ściąć. No i w sumie można je ściąć. Ale żeby to zrobić, musimy mieć pewien przedmiot i dobrego do tego Pokemona. Większość z was już pewnie się domyśla, dlaczego złapałem Zigzaguna. Jesteśmy znowu na ścieżce 104, drugiej części tej ścieżki i tutaj warto zagadać z tym człowiekiem. Lubię napełniać moje usta nasionami, a potem szybko je wypluwać. Możesz to mieć i spróbować. Użyj tego na Pokemonie i naucz go szybkiego wystrzeliwania nasion. Dostaliśmy TM-09. Użyliśmy go do teczki, do kieszeni z TM-ami i HM-ami. Krótko teraz powiem o TM-ach i HM-ach. Czyli TM jest to skrót od Technical Machine, a HM od Hidden Machine. Czyli Technical Machine 09 zawiera atak Bullet Seed, czyli... nasieniowy pocisk. No nie wiem, czy to tak do końca się tłumaczy. Wystrzeliwuje 2 do 5 razy nasionami w rzędzie, by uderzyć przeciwnika. I właśnie TM-y mogą nauczyć naszych Pokemonów ataków. Mam podaną go siłę, celność i ilość PP, typ. Uruchomiono TM-09. Zawiera Bullet Seed. Nauczyć Pokemona Bullet Seed? Tak. No i widzimy, że nasze Pokemony są not able. Czyli nie są, według tego co tu pisze, kompatybilne z atakiem Bullet Seed. Nie mogą się go nauczyć. Kiedy mamy Pokemona kompatybilnego z tym atakiem, który może go poznać, pisze, że jest able. Tu mamy kolejne dwie nowe jagody. Dwie Cherry Bells. Czy zebrać je? Oczywiście. I znów po charakterystycznym krzaczku widzimy Orapels. Opowiem wam troszeczkę o naszej nowej jagodzie, którą jest Cherryberry. Ma rozmiar 0,8 cala, jest miękka, smak ma ostry. Kwitnie delikatnie, pięknymi kwiatami. Jasno-czerwona jagoda jest bardzo ostra. I ta jagoda leczy naszego Pokemona z paraliczu. To by było tyle o tym. Gdzie tu mamy kolejną poradę? W regionie Hoenn są pary trenerów, które wyzywają do walki w sposób 2 na 2, zwany też jako podwójna walka. W podwójnej walce trenerzy muszą wysyłać dwa Pokémony. Jeden z lewej strony listy, a drugi z góry listy. Zobacz, w jakiej kolejności są ułożone Pokémony. Tutaj będziemy mieli okazję walczyć w takiej walce 2 na 2. No niestety, napotkałem pewne problemy podczas nagrywania. Otóż, zapomniałem nagrać walk z tymi wszystkimi trenerami. No, sorry, ale... problemy techniczne się czasami zdarzają. No ale, no, zwalczyliśmy w nowy sposób 2 na 2 i... znaleźliśmy w sumie kilka nowych jagód. No właściwie dwa rodzaje. Lepabery... Chestobery. Lepabery leczy ataki o 10 punktów PP. Ataki mają podobnie jak Pokemony punkty PP. Pokemony HP.
i punkty PP są to, jest to ilość możliwych użyć danego ataku. I mamy jeszcze Chestoberry, która budzi Pokémony ze snu. Chestoberry jest super twarda, 3,1 cala, jest gorzka, czy cierpka. Ma bardzo twardą skórę i owoce są dość mocne, w sensie twarde. Ma cierpki smak. Lepabery rośnie wolniej niż cherry. I inaczej. Mniejsza jagoda i smak. Jagody są mniejsze i smaczniejsze. Ma rozmiar 1,1 cala. Ja wiem, czy takie mniejsze. Jest bardzo twarda i ma wszystkie smaki z wyjątkiem cierpkiego. Jak widać, jest trochę podobna do jabłka, no bo autorzy sugerowali się tym, że sugerowali się po prostu wyglądami owoców i warzyw. No i jesteśmy w mieście Rustboro City. Jako już zostało nam trochę czasu, opowiem wam o Pokémonach Shiny, które mieliśmy okazję zobaczyć w pierwszym odcinku Pokémon Emerald, Droga do Ligi. Więc Pokémony Shiny różnią się od zwykłych Pokémonów nie tylko kolorem i animacją połysku, ale również statystykami. Przykładowo Zigzagoon. Najlepszą statystyką Zigzagoona jest prędkość. W przypadku Pokémonów Shiny może być zupełnie inaczej. Prędkość nie musi być wcale najlepszą cechą Zigzagoona, a może być to na przykład Spec Attack. To właśnie charakteryzuje Shiny Pokémony. Shiny Pokémony są niezwykle rzadkie. Szanse na złapanie jednego jest 1 do 60 tysięcy. Więc naprawdę ciężko jest je zdobyć. I są poszukiwane przez wielu graczy. I naszemu Matkipowi dałem Oran. Oran, Pokémon trzymając jagodę, może wyleczyć się ze zmiany statusów lub o HP, jeżeli to jest Oran Berry, lub PP, jeżeli jest to Lepabery. No cóż, to chyba by było tyle na ten odcinek. Zrekompensuję wam to w następnym odcinku, w którym będzie się działo troszkę więcej. Więc kończymy odcinek. W następnym odcinku powalczymy z liderem sali w Rustboro City, Roxaną. I co? Co się dzieje z naszym Matkipem? Więc to by było tyle w dzisiejszym odcinku. No sorry, że wyszedł taki, jaki wyszedł, no ale mam nadzieję, że następne będą lepsze i już nie będę miał więcej takich wpadek. No to co? To cześć!